Będzie egzotyczny taboret. Postarzony z nowoczesnym takim wzorem. I myślę, że będzie wyglądał całkiem fajnie. Bardzo duże rzeczy ma potencjał i uważam, że powinno się je ratować, a nie kupować nowe. Jesteśmy teraz w takich czasach, że wszyscy kupują nowe rzeczy i jesteśmy zagraceni tym wszystkim. A myślę, że meble, stare, w szczególności meble, mają swoją duszę. Naprawdę trochę farby, trochę wyobraźni. Każdy może sobie uświadomić to, że coś potrafi. Że to nie jest tak, że wszystko, co jest otacza nas dookoła, że to jest zrobione fabryką. Wystarczy naprawdę użyć trochę dłoni i można sobie zrobić fajną rzecz i ludzie powinni w to uwierzyć przede wszystkim. Nigdy samodzielnie jeszcze mebli takich nie odnawiałam. Myślę, że sama bym się tego nie podjęła, gdybym nie miała możliwości uczestniczenia w tych warsztatach. No też to takie przesłanie trochę powrotu do źródła takiego, tak? No kiedyś jakby siedzieliśmy, szyliśmy, śpiewaliśmy, wszystko było wykonywane ręcznie i to jest właśnie wspaniałe, że w tej chwili ludzie jakby chcą do tego wrócić. Ja jestem w ogóle pierwszy raz, jestem zachwycona, ponieważ jestem na emeryturze i znalazłam właśnie to miejsce takie wspaniałe, gdzie ja mogę też wyciągnąć stare rzeczy ze strychu i ja mogę to odnowić.